Euro 2024, ale w dzisiejszym odcinku drużyna, która mecz przegra, go wygra. Czy to jest szansa, żebyśmy zobaczyli Polskę, która podnosi puchar za Euro 2024? Nie wiem, choć się domyślam, a jeżeli ciebie ciekawi, kto na tym Euro poradzi sobie najgorzej i tym samym wygra ten odcinek, no to musisz obejrzeć go do końca. A więc tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku turniej mini przegrywów na tym Euro. Kto przegra mecz, ten tak naprawdę wygrywa. Czy Polska coś osiągnie na tym turnieju? Zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Jeżeli takie filmy ci się podobają, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz. A przed nami już niedługo mecz Niemcy z Danią, więc jeżeli zgadniecie, jaki wynik będzie tego meczu na Euro, to napiszcie w komentarzu i kto zgadnie, to dostanie jakąś fajną nagrodę. Jeszcze nikt nigdy nie zgadł tych wyników, ani nic, więc może dzisiaj się uda. Teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. A więc tak, jesteśmy w naszej symulacji. Zasada jest oczywiście jedna: drużyna, która przegrywa, tak naprawdę będzie wygrywała. Czyli dwie drużyny z dołu tabeli będą awansowały, jednym słowem, dalej. Więc cóż, no Niemcy kontra Szkocja. Zobaczymy, kto tutaj wygra. 2 do 1. No i mecz w takim przypadku wygrywa Szkocja. Więc Szkocja tutaj u nas zdobywa 3 punkty. Więc wygląda to naprawdę ciekawie. No i generalnie tutaj nie będzie klasyfikacji miejsc trzecich w tej symulacji. To trzeba oczywiście zrozumieć. No i Węgry kontra Szwajcaria. Zobaczymy, jak to się tutaj przedstawi. I remis. Remisy są oczywiście normalne. No przy remisie nie możemy ani wygranego, ani przegranego. Na ten moment Szkocja oraz Szwajcaria wychodzą z grupy, a Niemcy oraz Węgry z takowej grupy nie wychodzą. Hiszpania kontra Chorwacja. Czy Chorwacja tej zgarnie 3 punkty, przegrywając Hiszpanią? Także remis, więc na razie festiwal remisowy, ale tutaj duża szansa jest na to, żeby Albania wyszła z grupy, więc zobaczymy, czy Albańczykom uda się wyjść. Więc Albania kontra Włochy i też remis. Trzeci remis w dzisiejszym odcinku. Nikt nie chce tej meczu przegrać, żeby zdobyć punkty, więc no niestety tym razem tak to wygląda. No i Polska-Holandia, no i tutaj trzeba wiedzieć, że Polska meczu nie wygra, żeby zdobyć 3 punkty. No jest, Polska wygrywa w takim przypadku z Holandią, no i Holandia zdobywa tutaj 3 punkty, więc no Polacy mogą tutaj nawet w takim przypadku z grupy nie wyjść. Wszystko na opak. Teraz Słowenia kontra Dania. No, wyrównany mecz patrząc na to Euro, ale tutaj Słowenia zdobywa 3 punkty. No i to właśnie Słowacy jadą dalej, więc Serbia kontra Anglia. No wydaje mi się tutaj, że Anglicy mogliby oczywiście takowy mecz wygrać, ale może będzie niespodzianka. Jest niespodzianka i Anglicy zdobywają 3 punkty, więc tutaj naprawdę tak się opłaca przegrywać, ale widzimy, nie każdy z tego chce korzystać. Anglicy tutaj rozegrali naprawdę bardzo dobrze taktycznie ten turniej. No i teraz Rumunia kontra Ukraina. Czy Ukraińcom uda się wygrać, przegrać? Zobaczymy. Normalnie chyba Rumunia wygrała, tej wygrywa Ukraina 4 do 1, ale cały czas wygrana po stronie Rumunów. Rumunów, nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, czy poprawnie, ale no mniejsza z tym. Rumunia ma 3 punkty, no i teraz Belgia, Słowacja. Tej Słowacja normalnie wygrała, więc teraz się przekonajmy, czy tym razem Belgia znowu przegra, tym samym wygrywając. No niestety, mamy tutaj remisik, więc tak to wygląda. No i Słowacja i Rumunia z tej grupy na ten moment wychodzą. No i teraz Austria kontra Francja. No, normalnie 1 do 0, Austria w ogóle wyszła z pierwszego miejsca z tej grupy, co jest czymś niesamowitym, więc Austria-Francja 3 do 1, no i Austriacy tutaj zdobywają 3 punkty, no i na razie z tej naszej grupy Holandia oraz Austria nie wychodzą, a Polska, znaczy Austria oraz Holandia wychodzą, Polska i Francja nie wychodzą, więc niestety. Turcja kontra Gruzja, no to był ciekawy mecz naprawdę, wygrała chyba, wygrali Turcy i tutaj też wygrywają, ale no w takim przypadku no to jednak Gruzja zdobywa swoje 3 punkty. No i Gruzja wraz, zaraz się to przekonamy, czy z Portugalią, czy z Czechami by tej z tej grupy wyszła według naszego dzisiejszego założenia, więc Portugalia, Czechy 1 do 0 do Portugalii, czyli Czechy oraz Gruzja z tej grupy na ten moment wychodzą, ale wszystko się może zmienić. Czyli że Polacy przegrają 2 następne mecze. No tym razem widzimy stawianie, że Polacy przegrali jest w cenie. No i Chorwacja kontra Albania. No zobaczymy, czy Albańczycy przegrają. Przegrywają, więc Albania zdobywa kolejny punkt. No i Albania na razie pewnie z grupy może wyjść. Teraz Niemcy kontra Węgry. No mi tutaj się wydaje, że raczej Niemcy wygrają, ale tym samym przegrają. I tak się dzieje. Węgrzy zdobywają swój kolejny punkt, no i Niemcy na pewno z grupy już nie wyjdą, a Szkocja oraz Węgry naprawdę w bardzo dobrym stylu, no z grupy na razie mogą odpaść, więc naprawdę tutaj na plusie. No i Szkocja kontra Szwajcaria, tutaj się może dużo zmienić, jest remis, więc Szkocja no niestety zdobywa swój pierwszy punkt, no i na razie Szkocja i Węgry z grupy wychodzą, no ale Niemcy już tak źle tutaj zrobili, że już na pewno nie wyjdą z tej naszej grupy. Słowenia kontra Serbia. Słoweńcy 0 punktów, więc tutaj prezentują naprawdę, no jak na dzisiejszą symulację, bardzo dobrą formę.
A czy uda się to utrzymać? Słowenia kontra Serbia, wygrywa Słowenia, no i to nie jest zbyt dobry omen, gdyż zdobywają swoje pierwsze 3 punkty. No i cóż, zobaczymy, czy Anglicy tutaj też podejdą dobrze taktycznie i postanowią przegrać z Danią, bo takie wyjście z grupy będzie naprawdę bardzo fajne. Jest remis, więc no cały czas na pograniczu tego nie wyjścia, tutaj dużo czerwonych kartek, no ale cały czas Anglia na ostatnim miejscu, więc no wszystko w ich nogach, żeby z grupy nie wyjść. Hiszpania kontra Włochy. Hiszpania też nie wychodzi, więc tej mogliby z reprezentacją Włoch oczywiście przegrać. No, czy taka sztuka im się uda? Udaje się. Di Marco z golem. Normalnie też było 1-0, tylko w drugą stronę, no ale Hiszpania po 2 meczach ma 1 punkt i wraz z Albanią walczą o nie wyjście z grupy, ale wyjście w dzisiejszym odcinku. Ukraina kontra Słowacja. Zobaczymy, jak tutaj piłkarze to rozegrają. Wygrywa Ukraina. Normalnie nie wiem. Ukraina też normalnie wygrywa, więc Ukraina już nie wyjdzie. A widzimy, że Słowacja też mężnie walczy, żeby nie wyjść. No i teraz Rumunia mogłaby przegrać z Belgią, ale teraz Polska-Austria, więc pierwszy raz trzeba liczyć na przegraną Polaków. Czy uda nam się ten mecz przegrać? Udaje się, więc mamy pierwsze 3 punkty. Sabitzer, Laimer. Więc naprawdę dobrze jak dla polskiej kadry. No i cóż, jesteśmy na przedostatnim miejscu. No trzeba liczyć, że Holandia też tutaj sobie lepiej poradzi, żeby nam zapewnić wyjście z grupy. Więc no cóż, Holandia kontra Francja. Remis 1-1. Więc no niestety, ale i tak jesteśmy wysoko. 3 punkty, Holandia tylko 1. Bilans bramkowy nas ratuje przed niewyjściem z tej grupy. No więc tak, prezentacji Polski w koszulce, więc to jest ciekawe. Gruzja, Czechy, obydwoje po 0 punktów, więc tej remis będzie najlepszy do dwóch reprezentacji. I jest remis, Kuchta oraz Kwaraszkelia. Po 1 punkcie, no i Turcja z Portugalią także mogłaby zremisować. No chyba, że oni będą chcieli walczyć także o niewyjście z grupy. Zobaczymy, czy im się to uda. No trzeba tutaj zmieniać wszystkie te składy. Portugalia, Turcja wygrywa, czyli Portugalia cały czas chce walczyć. I Turcja też już z grupy oficjalnie. No nie wyjdzie tutaj w tym odcinku, normalnie by wyszli, no ale nie dzisiaj. Teraz Belgia kontra Rumunia. Czy Belgom uda się pokonać potężną Rumunię, czy może w drugą stronę? Wygrywa Rumunia, więc Belgia zdobywa 3 punkty. Rumunia niestety nie. No i cóż, Rumunia, Boże, jak ja odmieniam to, jak oni się nazywają, to jest coś niesamowitego. 3 punkty, więc Belgia ze Słowacją mężnie także mogą nie wyjść. No i cóż, teraz Niemcy grają mecz o honor, jeżeli wygrają, no to jeszcze gorzej to będzie wyglądało. I wygrywają, a Szwajcaria ma 1 punkt, 2 punkty. Więc no muszą liczyć, że Szkocja tutaj albo Węgry wygrają swój mecz teraz, żeby Szwajcaria mogła nie wyjść z tej grupy. No jeżeli będzie remis, to też różnie się może tutaj zakończyć. Jest remis, no czyli Szwajcaria nie wychodzi, Węgry nie wychodzą, a Szkocja z Niemcami wychodzą. No niestety, tyle samo punktów, no ale to Węgry i Szwajcaria jako pierwsi z tym odcinku wychodzą, więc wielki szacunek oczywiście dla nich, bo pokazali tej charakter. No i wedle dzisiejszego odcinka to są dwie najmocniejsze reprezentacje z grupy A. Teraz grupa B, no czy Hiszpanom uda się tutaj nie wyjść z tej grupy? Tego im oczywiście życzę, bo to jest w dzisiejszym odcinku najważniejsze. Czy tutaj Albania się pokaże z dobrej strony? Jest remis. Grimaldo, Broja, Ferran Torres oraz Seferi. No i Hiszpania nie wyjdzie na 100% z grupy, Albania tak samo. Czyli no Hiszpania kolejną reprezentacją z Albańczykami, którzy nie wychodzą, na Chorwacja z Włochami mecz o tak zwany honor zagrają. 2-2, Perisic też tutaj remisują. Więc Chorwacja wychodzi z pierwszego miejsca, no Albania z Hiszpanią wychodzą. Więc Hiszpania, no, zaskoczyła, ale dobrym z tego słowa znaczeniu w tym odcinku. No i cóż, no, tutaj Hiszpania największym zaskoczeniem, teraz Polska, Francja. No wszyscy liczmy, że Francja tutaj strzeli nam dużo bramek, że z grupy nie wyjdziemy. Na to trzeba oczywiście liczyć. I przegrywamy Turam oraz Theo Hernandez. Więc to z grupy już na 100% nie wyjdziemy, a teraz Holandia z Austrią. No jeżeli będziemy na ostatnim miejscu, to automatycznie będzie to miejsce pierwsze w tym odcinku. Więc zobaczmy to. Austria, Holandia, wygrywa Holandia, czyli Polska spada na ostatnie miejsce, więc z tej grupy wychodzimy z miejsca pierwszego. Więcej punktów niż realnie, no ale tutaj się na dzisiejszy odcinek udało zajrzeć lepszy wynik. Anglia na ostatnim miejscu, muszą ze Słowenią tutaj przegrać, jeżeli chcą także uratować swój honor przy Hiszpanach i jest remis. Co nie daje im wyjścia z grupy, więc Anglia, Hiszpania oraz Polska z grup nie wychodzą. Naprawdę coś niesamowitego. No i teraz Dania kontra Serbia, no mecz o honor, no mecz o honor, jak to powiedziałem. 1-2 dla Serbii, czy Dania też nie wyjdzie z grupy? Dania wychodzi, Serbia wychodzi, a Słowenia oraz Anglia nie wychodzą, więc tej Anglicy wychodzą, nawet bym powiedział, z pierwszego miejsca. Teraz Ukraina kontra Belgia. Ukraina już gra o honor w tym odcinku. Ale czy Belgia tutaj coś więcej osiągnie? Belgia wygrywa. I czy
No i przez coś takiego mogą nie wyjść. Muszą się, że Rumunia teraz wygra ze Słowacją, żeby mogli z tej grupy nie wyjść. No zobaczymy, czy tutaj się uda wygrać mecz. Wygrywa Słowacja, więc chyba Anglia, znaczy chyba Belgia wychodzi z grupy. Tylko Słowacja i Rumunia nie wychodzą, więc ten bilans bramkowy nie pomógł Belgii, ale pomógł Słowacji. No i ostatnia grupa. Ostatnia grupa, zobaczymy, co tutaj się oczywiście zadzieje. Turcja kontra Czechy. Turcja wygrywa, szik, kocku, więc Turcja na pewno nie wychodzi, mają 9 punktów w tej grupie. No i Portugalia też już raczej, no Portugalia musi przegrać z Czechami, jeżeli nie, Portugalia musi przegrać z Gruzją. No więc cóż, no czy im to się uda, no muszą się mocno postarać, żeby z Gruzją przegrać takim składem. Dzieje się to, więc Portugalia trzyma kroku, no i nie wychodzą z grupy, Czechy z pierwszego, Portugalia z drugiego. Więc to się dzieje, no i tak się kończy to, ale nas ta drabinka już nie interesuje, bo niestety nie da się zrobić tego, co byśmy chcieli. Więc tabela i zobaczmy fazę grupową. Z tej grupy z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, Węgry, bo przegrali najwięcej meczów. W grupie B Albania oraz Hiszpania, Hiszpania wielkim zaskoczeniem. Następnie Anglia oraz Słowenia nie wychodzą z grupy, więc u nas wychodzą, więc też wielki szacunek dla nich. Następnie jest to Polska oraz Austria, Polska z pierwszego miejsca z takiej grupy nie wychodzi, więc super. Rumunia, Słowacja także tutaj spoko im się udało. No i Czechy z Portugalią, więc no cóż, to tak to się prezentuje. Turniej przegrywów, widzimy, że tutaj Polska dałaby radę wyjść z pierwszego miejsca, więc no pokazali tutaj klasę. Dalej nie gramy, bo nie da się jakoś tego zrobić, że po prostu na tym dodatku dało się grać całą drabinkę, żeby było można sobie ustalić, więc musimy skończyć to na fazie grupowej. Więc cóż, no jeżeli patrząc na liczbę punktów, zobaczmy kto zdobył najmniej. Hiszpania 2, czy ktoś zdobył jeden na przykład punkt? Więc jeden, więc Czechy wygrywają tutaj. No Czesi poradzili sobie zdecydowanie najgorzej, więc no Czechy są takim mini zwycięzcą tego odcinka, więc cóż. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale, stawcie łapkę w górę i tak dalej, no i do usłyszenia i cześć.